Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nagrywanie piątego wykładu nagrywanego w czasach zarazy bez publiczności, czyli siódmego wykładu w tym semestrze. Proszę Państwa, mówiliśmy, właśnie dzisiaj muszę podgonić troszkę tabory, że tak powiem, bo już dużo zrobiliśmy, już się zbliżamy do zasady wariacyjnej wyprowadzenia równań Einsteina, ale jeszcze zostało nam w tyle kilka bardzo ważnych uwag. Mianowicie, powiedzieliśmy, że metryka, struktura metryczna wyznacza pewną szczególną koneksję na rozmaitości, czyli pole układów inercjalnych. Takie mianowicie, że układ inercjalny to jest ten taki układ współrzędnych, w którym pochodne tensora metrycznego znikają. No i to już jednoznacznie nam zadaje. Pokazaliśmy wzór na współczynniki tej koneksji w dowolnym układzie współrzędnych. Ta koneksja często się nazywa koneksją metryczną albo koneksją Lewicz-Witty. Ale Państwo na pewno słyszeliście coś o pojęciu geodetyki, czyli linii geodezyjnej, czyli linii najkrótszej czy najdłuższej, takiej optymalizującej długość. No i okazuje się właśnie, że geodetyk i metryki są jednocześnie tymi liniami prostymi w koneksji metrycznej. No i zaraz to pokażemy. Proszę Państwa, więc przypuśćmy, że mamy metrykę G mu nu. Ja tutaj będę robił te rachunki w konwencji takiej, że to jest na czasoprzestrzeni, ale to są bardzo ogólne zjawiska. To może być na rozmaitości o dowolnym wymiarze i również o dowolnej sygnaturze. Także nie musicie Państwo wiązać się z tym, że ta metryka ma sygnaturę lorentzowską, minus, plus, 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 ale również no, w szczególności to działa dla metryki riemannowskiej dodatniej. No i ona implikuje koneksję metryczną, koneksję Lewicz-Witty. A teraz zobaczmy, jak wyglądają linie najkrótsze czy najdłuższe. Co to znaczy długość linii? No długość linii L to jest całka po parametrze od jakiejś wartości A do wartości B. No i z czego? No pierwiastek z G mu nu x kropka mu x kropka nu dt, prawda? No bo jak mieliśmy ten kawałek linii, to długość takiego odcineczka odpowiadającego małemu przyrostowi parametru, no to cóż, no to trzeba wziąć ten taki niby wektorek o współrzędnych dx mu i następnie jego długość, prawda? A ta długość to jest nic innego jak g mu nu dx mu d x nu, no i pierwiastek. Teraz tak, w geometrii riemannowskiej to wszystko jest dodatnie, więc to jest po prostu tak. No, jeśli dopuszczamy geometrię lorentzowską, a ogólnie dowolną, byle była niezdegenerowana, no to musimy tutaj wstawić plus albo minus, w zależności od tego, jaki charakter ma ta linia. No więc niech będzie tak. No i teraz, jeśli teraz dx mu
to jest nic innego jak x.mu razy dt, no to ten rachunek już robiliśmy jakoś tam w ubiegłym semestrze, ale go powtarzam, no to jak wstawimy to tutaj, no to otrzymamy właśnie tę wielkość, którą trzeba, no właśnie, tutaj zabrakło mi tego, zapomniałem o tym module, no trzeba pamiętać, prawda? Kiedy to jest sygnatura lorentzowska, to dla linii o charakterze przestrzennym nie trzeba tego wstawiać, no a dla linii o charakterze czasowym trzeba. Proszę Państwa, czyli teraz jakbyśmy chcieli znaleźć najkrótszą czy najdłuższą linię, to co byśmy musieli zrobić? No, zastosujmy tę filozofię brachistochrony, prawda? Czyli musimy znaleźć taką linię, której deformacje psują w dowolną stronę, prawda? Czyli ta wariacja musi być równa zero. No to wiemy, że po prostu to musimy potraktować jako Lagrangian. Ten Lagrangian zależy od czego? Prawda? To jest zasada wariacyjna całek jednokrotnych, tym parametrem jest jakiś, no ja go tu nazywałem czas, może niefortunnie, proszę Państwa, bo niech czas to raczej będzie to x0, to jest jakiś parametr s, którym parametryzujemy te zmienne zależne x mu, czyli rozważamy wszelkie możliwe opisy parametryczne krzywych. W związku z tym ten Lagrangian zależy od zmiennych zależnych oraz ich pochodnych, prawda? Gdzie są zmienne zależne? Ano tutaj, w tym tensorze metrycznym, prawda? Bo tensor metryczny w krzywej przestrzeni, to nie jest stała macierz, tylko zależna od x-ów. No więc proszę Państwa, co tu dużo mówić? Równania linii geodezyjnej to są po prostu równania Eulera Lagrange'a generowane przez taki Lagrangian, prawda? No, czyli będzie d po dt pochodnej Lagrangianu po prędkościach minus d pochodna Lagrangianu po współrzędnej, po zmiennej zależnej x mu równa się 0, prawda? No dobrze, no to liczmy to wszystko. Proszę Państwa, pochodna pierwiastka, czyli to jest tak, pochodna pierwiastka to jest 1 przez, to jest 1 dzielone przez 1/2 pierwiastek, prawda? Czyli to jest tak, 1 przez 2 pierwiastki, nie będę pisał, jakie pierwiastki, bo tu tylko jeden pierwiastek występuje. No a pochodna tego po dx, proszę Państwa, po dx mu, dobrze. Trochę, jeśli chcę na to tak patrzeć, to ja może tutaj napiszę nie mu, żeby się nie myliło. To oczywiście nie ma znaczenia, napiszę po dx lambda. No to wyszukuję, po pierwsze, ta prędkość x lambda wchodzi tutaj kwadratowo, więc wiadomo będzie, że otrzymamy dwa razy. No i wyszukujemy tutaj, powiedzmy, gdzie tu jest x lambda. No x lambda znajduje się wtedy, kiedy przy g jest lambda, tak? Czyli g lambda nu x.nu. Dobrze. I to już wszystko.
minus, a teraz co to jest pochodna Lagrangianu po samej zmiennej x? No to zmienna x pojawia się tylko tutaj, więc będzie 1 druga, pochodna pierwiastka to jest 1 przez 2 pierwiastki. No następnie trzeba, żeby to zróżniczkować po x lambda, no to trzeba ten kolejny g mu nu zróżniczkować po lambda, prawda? No i a te prędkości jak tam stały, tak stoją, nic, żadna krzywda im się nie stanie, równa się zero. No dobrze, proszę Państwa, pięknie by było, przepraszam bardzo, bardzo przepraszam, x.nu. Pięknie by było, gdybyśmy tego pierwiastka nie musieli różniczkować i proszę Państwa, nie musimy. Dlaczego nie musimy? Tutaj zrobimy wtrend, mianowicie to wyrażenie jest niezmiennicze ze względu na reparametryzację. Jeśli zamiast s wstawimy tutaj jakiś inny parametr, który jest funkcją s-a, to rezultat będzie taki sam. Dlaczego? No dlatego, że wtedy zmienią się, mówiąc prawda, explicite, to x kropka to jest dx mu po dt, dx nu po dt, g mu nu, pierwiastek, dt. Reparametryzacja skutkuje zmianą długości tego dt, ale tutaj dt jest w liczniku, tu jest w mianowniku, co prawda dwa razy, ale jest pierwiastek, także widać, że to wyrażenie jest niezmiennicze ze względu na reparametryzację. W związku z tym my możemy jeszcze zażądać, żeby długość x była stała wzdłuż całej krzywej. Oczywiście nie możemy żądać, żeby ta długość była równa 1, dlatego że jak zmienimy całą krzywą, prawda? Jak mamy jedną krzywą, no i jest jakiś wektor prędkości, który ma jakąś, żądamy, żeby stałą długość, to jak troszkę tę krzywą zmienimy, to ona ma inną długość i w związku z tym no, nie może mieć takiej samej. Jeśli parametr ma zmieniać się w tych samych granicach, no bo albo byśmy żądali, żeby zawsze parametr był parametrem afinicznym, to znaczy, żeby długość wektora stycznego była równa 1, ale to wtedy by się nam zmieniały te granice całkowania, dlatego że te krzywe na ogół po deformacji mają różną długość. No to posłużymy się takim trikiem, że nie, będziemy zawsze ten parametr zmieniali w tych samych granicach, ale za to będziemy dopuszczali to, żeby długość nie była równa 1, ale żeby była stała wzdłuż krzywej. No to jest oczywiste, jak nie jest stała, no to po prostu stałkujemy sobie tę długość i będziemy mogli to zrobić. Czyli innymi słowy, to jest stała. Na całej tej krzywej to jest stała. No to skoro jest stała, to ona wyjdzie przed różniczkowanie, no i się uprości w sumie, prawda? Bo i tu będzie lewa i prawa strona mnożona, dzielona przez ten pierwiastek. By the way, dwójki tutaj się uproszczą, a tam się nie uproszczą. No i cóż otrzymujemy, proszę Państwa? Mamy różniczkować coś takiego.
jak już powiedziałem, ten pierwiastek wyjdzie przed różniczkowanie, bo on na krzywej jest stały. No i w związku z tym ten pierwiastek sobie darujemy, po prostu obie strony równania pomnożymy przez pierwiastek, czyli musimy różniczkować po tym parametrze, no który tutaj jednak napisałem, że on się nazywa t. Och, proszę Państwa, proszę mi wybaczyć. No dobrze, niech się nazywa t. Dobrze. Niech się nazywa t. Czyli teraz t to nie jest x0, tylko to jest ten parametr. No dobrze, proszę Państwa, jak różniczkujemy to, to tak, najpierw zróżniczkujemy może to x kropka, no to wyjdzie g lambda nu x z dwiema kropkami nu. Dobrze. Następnie zróżniczkujemy to, to g, ale to g zależy od x-ów, na przykład od x mu i wtedy, czyli trzeba najpierw zróżniczkować to g lambda nu po x mu, a następnie to x mu po czasie, czyli x kropka mu, no a to x kropka nu jak stało, tak stało. No i proszę Państwa, jeszcze tutaj, jeszcze dochodzi ten czynnik, prawda? To może ja sobie to tak zrobię, że to x kropka mu, x kropka nu wyniosę przed nawias i będzie minus g mu nu lambda, pochodna w kierunku lambda, no a za nawiasem stoi dwa razy ta prędkość i to ma być równe zero. Proszę Państwa, to jeszcze jeden drobiazg, mianowicie to mu i nu, tutaj to wyrażenie jest symetryczne. Jak ja zamienię x i mu, to jest to samo. W związku z tym tutaj wchodzi tylko część symetryczna ze względu na mu i nu. No to ja to tak właśnie przepiszę, prawda? Czyli napiszę tak. G lambda nu x, dwie kropki nu, a tutaj plus, przepraszam, tu się pomyliłem, bo jednej drugiej zapomniałem. O, no i teraz to symetryzuje po nu i mu, dlatego że to się jest automatycznie symetryzowane przez ten człon, który jest symetryczny. No, symetryzować to znaczy wziąć jedną drugą sumy tych. Czyli widać, że jedna druga tutaj się wyłączy przed nawias, a tutaj będę miał tak. G lambda, no może napiszę tak, mu nu plus G lambda nu mu. W ten sposób już ten człon ma załatwiony i minus G mu nu lambda. I tu jest x kropka mu, x kropka nu i to ma być równe 0. No i proszę Państwa, już zauważyliście zapewne, że to jest prawie, to są te współczynniki koneksji. W literaturze często to wyrażenie nazywa się symbolami Christoffela pierwszego rodzaju, a to, co zaraz, te gammy, to się nazywają symbolami Christoffela drugiego rodzaju. No i właśnie, żeby dostać te symbole Christoffela drugiego rodzaju, to po prostu rozwiążemy to równanie na x z dwiema kropkami, no po prostu mnożąc przez macierz odwrotną. Ta macierz odwrotna to jest g kappa lambda, powiedzmy od lewej strony pomnożymy, czyli iloczyn tej macierzy razy macierz odwrotna da nam macierz jednostkową, a konkretnie delta kappa nu i w ten sposób tutaj się na miejsce nu wstawi kappa, a tutaj zostanie no jedna druga g kappa
kappa lambda g lambda mu nu plus g lambda nu mu minus g mu nu lambda x kropka mu x kropka nu równa się 0. No i proszę Państwa, poznajecie, że to jest nic innego jak ta koneksja metryczna, koneksja Lewiczywity, jednoznacznie implikowana przez metrykę G. I to, oj, przepraszam, bardzo przepraszam, nie to, tylko o to, prawda? W związku z tym to, co tu, to równanie, czyli równanie geodezyjnej, równanie optymalizujące długość krzywej, to jest to samo, co równanie tej najprostszej linii względem metrycznej koneksji. Tu jeszcze, proszę Państwa, chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że o ile w riemannowskiej geometrii to zasadniczo, lokalnie przynajmniej, to równanie to jest równaniem najkrótszej drogi, prawda? Najkrótszej. Oczywiście jak rozważamy długie linie, to wszystko nie jest takie proste, bo na przykład gdyby nasza droga to była droga stąd, powiedzmy, na Żoliborz, ale nie tak na północ, ale na południe i dookoła świata, to też byłaby linia geodezyjna. To znaczy, że każda jej lokalna taka deformacja by ją wydłużała, ale oczywiście globalnie bardzo łatwo ją skrócić. No po prostu zamiast iść tak dokładnie dookoła świata, to tak troszeczkę sobie zetniemy, a potem jeszcze bardziej i potem można ją zdeformować aż do tej najkrótszej linii, która wiedzie stąd na Żoliborz po prostu tramwajem na północ. No ale przynajmniej lokalnie to jest najkrótsza droga. Natomiast w geometrii lorentzowskiej to na ogół to jest najdłuższa droga, prawda, a nie najkrótsza. Ona optymalizuje, ale w drugą stronę. No bo wyobraźmy sobie, proszę Państwa, taką najprostszą linię spoczynku, prawda, czyli obserwator tutaj jest czas, tutaj oznaczam go x0, żeby broń Boże z tym naszym parametrem się nie pomyliło. Tutaj są powiedzmy x1, niech to będzie płaszczyznie. I jak my sobie, prawda, stoimy, tutaj było to A, tutaj było to B, no to oczywiście to jest geodezyjna, bo to równanie jest spełnione w szczególnej teorii względności. Natomiast nie jest to droga najkrótsza, dlatego że jak ja zrobię coś takiego, innymi słowy, zamiast spoczywać, to będę tutaj postawię dwa lusterka i będę promień świetlny między tymi lusterkami puszczał, no to ten promień świetlny wykona drogę o wiele krótszą, mianowicie długości zero. No więc dla nas oczywiście długość zero nie jest dostępna, ale gdyby zamiast tego jakoś tak się bardzo rozpędzać tutaj, no to byśmy mogli dowolnie to zero przybliżyć. Innymi słowy, to nie jest droga najkrótsza, ale najdłuższa. No ale to jest taka uwaga. Podobnie problem powierzchni minimalnych w geometrii lorentzowskiej jest zastąpiony problemem powierzchni maksymalnych i tak dalej. Dobrze. No więc tośmy nadrobili pewną zaległość.
Następna zaległość, która nam tutaj została, także linie proste względem koneksji Levi-Civity, to jest to samo, co linie geodezyjne optymalizujące długość względem samej metryki. Proszę Państwa, dużośmy tutaj mówili o gęstościach, czy to skalarnych, czy wektorowych, czy tensorowych, prawda? Poprzednim razem liczyliśmy rozmaite pochodne kowariantne takich gęstości. No w szczególności, skąd się takie gęstości biorą, bo zaraz będziemy konstruowali Lagrangian pola grawitacyjnego, z którego będziemy wyprowadzali dynamikę tego pola. No i trzeba wiedzieć, jak je tworzyć z rozmaitych wielkości tensorowych, które już znamy. Otóż, proszę Państwa, jeśli A to jest taki tensor kowariantny o walencji 2, to znaczy, który ma dwa wskaźniki na dole, czyli to jest taka forma biliniowa, no, niekoniecznie symetryczna, na przykład znamy metrykę. Metryka to jest taka forma, która ma jeszcze dodatkowe własności algebraiczne, ale tutaj to zobaczmy, jak on się transformuje. No jak przechodzimy do jakiegoś innego układu współrzędnych, no to musimy to wyrazić przez nowy układ współrzędnych, czyli mamy tak a mu nu, a co to jest dx mu? No w nowym układzie współrzędnych to napiszemy jako dx mu po dy alfa, dy alfa, prawda? To jest nieomal najważniejsza umiejętność, której ja od Państwa wymagam, że dx mu to jest dx mu po dy alfa, prawda? To jest wzór na różniczkowanie funkcji złożonych. No to samo zrobimy z tym dx nu, czyli będzie dx nu po dy, powiedzmy beta, dy beta, czyli innymi słowy, to się dało zapisać w postaci jakiegoś a, na wszelki wypadek postawię tutaj kreskę alfa beta, a tutaj dy alfa, dy beta. No gdzie te nowe współrzędne tego tensora, no to widać, co to jest. To jest po prostu to, czyli to jest równe a mu nu, stare współrzędne, pomnożone przez te macierze przejścia dy alfa dx nu po dy beta. To widać teraz, proszę Państwa, że jak sobie wezmę wyznacznik tego a mu nu, no to jest wyznacznik, a może tego nowego. Co to jest wyznacznik tego nowego? To jest wyznacznik z iloczynu trzech macierzy, prawda? Jeśli tak by chcieć rygorystycznie to zapisywać, to powinienem był to zapisać w ten sposób, proszę Państwa. Dx mu po dy alfa. Oczywiście to przestawienie to nie ma żadnego znaczenia, ale ma dla mnie takie znaczenie psychologiczne, że to jest macierz, którego pierwszy wskaźnik to jest alfa, drugi beta. To jest mu nu, czyli
sumujemy po tym środkowym, to jest iloczyn tej macierzy razy ta macierz. A teraz ta macierz, to tutaj ona musi być, mieć pierwszą nu, a drugą beta, czyli jak gdyby to jest iloczyn macierzy A obłożonej tą macierzą oraz do niej transponowaną, prawda? Zamiana, który wskaźnik uważamy za pierwszy, który za drugi, ale oczywiście wyznacznik macierzy transponowanej jest taki sam jak wyznacznik macierzy, więc w końcu ten wyznacznik to jest nic innego jak wyznacznik tego A w starym układzie współrzędnych razy wyznacznik tej macierzy przejścia dx po dy, ale do kwadratu. No to proszę Państwa, to jak wyciągniemy z tego pierwiastek i na wszelki wypadek znów postawmy tutaj moduł, dlatego że nie zakładamy, że ta macierz jest dodatnia, no to to jest pierwiastek z wyznacznika starej macierzy razy no, moduł z tego wyznacznika, z tego jakobianu. Aha, czyli proszę Państwa, widać, że jak mamy taki tensor dwukrotnie kowariantny, to wyznacznik z niego jest gęstością skalarną. No i oczywiście to nie jest żadne wielkie odkrycie. Państwo pamiętacie, że w szczególności stosujemy to dla tensora metrycznego i wiemy, że taki wyznacznik z tensora metrycznego razy dnx, to jak przejdziemy do innego układu współrzędnych, to jest dokładnie ta sama miara. Wyznacznik z g kreska dny, prawda? Ale fakt, że to była macierz, to nie ma wielkiego znaczenia. Po prostu widać, że dla dowolnego tensora dwukrotnie kowariantnego to idzie. Także tutaj mamy pewną maszynkę. No, nie jest to jedyna maszynka, ale taka prosta maszynka do produkowania gęstości skalarnych. A będzie to nam potrzebne, ponieważ jak pamiętamy, Lagrangian musi być gęstością skalarną. No i jeszcze jedno bardzo ważne przypomnienie, czy też zwrócenie uwagi, a dla tych z Państwa, którzy nigdy o tym nie słyszeli, no to będzie po prostu jakaś tam nauka, ale to prosta uwaga. Mianowicie istnieje coś takiego jak tak zwany symbol Levi-Civitti. Ten sam Levi-Civitta, którego imię nosi koneksja metryczna, prawda? Przypominam, symbol Levi-Civitti, epsilon, on ma tyle wskaźników, ile wynosi wymiar przestrzeni. No na przykład w czterowymiarowej przestrzeni, bo się koncentrujemy w tym wypadku na czterowymiarowej, ale czasami będzie nam potrzebny również w trzech wymiarach, to wtedy on by miał trzy wskaźniki, no ale na przykład w czterech wymiarach, no to on ma cztery wskaźniki i on jest zdefiniowany w ten sposób, że to jest plus jeden, gdy mu nu lambda kappa jest parzysta permutacja liczb dobrze, napiszę, niech będzie 0, 1, 2,
3. Już tak się przyzwyczaiłem do tego, że te współrzędne czasoprzestrzenne numerujemy od 0 do 3, a nie od 1 do 4. Ale oczywiście to nie ma żadnego znaczenia. Można by było od 1 do 4. Teraz minus 1, gdy nieparzysta. Zero otherwise, tak? Czyli w pozostałych. Pozostałe przypadki. No co to są te pozostałe przypadki? No to są takie przypadki, kiedy to nie jest żadna permutacja. Innymi słowy, wtedy, kiedy któreś z tych czterech wskaźników pokrywają się, bo jak wszystkie są różne, to one są oczywiście jakąś permutacją. No i proszę Państwa, taki symbol. Czy w ogóle to ma ręce i nogi? Jakby ktoś mi powiedział tak, biorę sobie wektor, który w każdym układzie współrzędnych ma pierwszą współrzędną równą 1, a pozostałe 0. No to od razu powinniśmy powiedzieć, no bzdura, nie ma takiego wektora, bo jak przejdziemy do innego układu współrzędnych, to przecież on zupełnie zmieni. Czegoś takiego nie ma. Proszę Państwa, a tymczasem taki obiekt to jest bardzo ciekawy obiekt. On jest bardzo ciekawy numerycznie, prawda, na algebrze to on służy do definicji wyznaczników i tak dalej, ale to jest gęstość tensorowa. I to jest wstrząsające i ja chciałbym Państwu to pokazać. No tak, jest to coś, no epsilon to epsilon, niech będzie epsilon i on ma cztery wskaźniki. No to spróbujmy, czy przypadkiem to nie jest tensor. No to zobaczmy, co by było, gdybyśmy, czyli to wszystko jest w jednym układzie współrzędnych i zobaczmy, co by było, gdybyśmy chcieli, gdybyśmy przeszli do innego układu współrzędnych i chcieli popatrzeć na ten epsilon, no po prostu jako na współrzędne tensora. Czy to by miało ręce i nogi? No, dla wektora to już widać, że to jest zupełnie, zupełnie bez sensu. A tu nie jest całkiem bez sensu. Zaraz zobaczmy. Proszę Państwa, no to wtedy ten epsilon nazwijmy, no, nazwijmy go inną literą. Czyli innymi słowy, u alfa, beta, gamma, delta to zdefiniujemy to w ten sposób, że to byłby ten epsilon, ale przetransformowany tak, jakby to był tensor. No co to znaczy? To trzeba dla każdą z tych współrzędnych przetransformować, czyli dy alfa po dx mu, dy beta po dx nu, dy gamma po dx lambda, dy delta po dx kappa, no i zwężamy z tym epsilon mu nu lambda kappa. No gdybyśmy to z jakimś innym obiektem zrobili, to na ogół to by było bez sensu. Ale proszę Państwa, to nie jest tak bez sensu, bo zauważmy, czyli zdefiniowaliśmy w nowym układzie współrzędnych taki obiekt. To po pierwsze, zauważmy, że ten obiekt jest antysymetryczny. Jeżeli przestawimy jakieś dwa, no wyobraźmy sobie, bo to dowolne dwa, jak przestawimy, to jego znak się zmieni. Dlaczego? No zobaczmy to sobie na przykładzie. Przypuśćmy, że chcemy przestawić alfa z betą. No to przestawimy alfa z betą. Ale ja wtedy mogę przechrzcić mu na nu, a nu na mu, czyli
wrócę do tego samego, tyle tylko, że tu będę miał nu mu. No i teraz przestawię to, ten epsilon jest antysymetryczny, dlatego że ta permutacja po jednym przestawieniu zmieni się z parzystej na nieparzystą bądź na odwrót. I w związku z tym wróciłem do tego samego, tylko że jeszcze mi wyszedł minus. No to proszę Państwa, no to jest prawie. To jest coś, co jest proporcjonalne do epsilon alfa, beta, gamma, delta. Proporcjonalne. Być może tu nie stoi minus 1 i plus 1, tylko jakaś liczba c. Ale w każdym razie widać, że to nie jest a priori takie bezsensowne. No to teraz trzeba tylko obliczyć tę liczbę c. No jak to zrobić? No to bardzo łatwo. Zróbmy na przykład, obliczmy ile wynosi u 0, 1, 2, 3. No to proszę Państwa, to jest dy0 po dx mu, dy1 po dx nu, dy2 po dx lambda, dy3 po dx kappa, a tutaj jest epsilon mu nu lambda kappa. No to przecież to jest definicja wyznacznika. To jest nic innego jak wyznacznik dy po dx. Tak definiujemy wyznacznik, prawda? Bierzemy sumę po jednym z pierwszej kolumny, z drugiej kolumny, trzeciej i ostatniej kolumny. No i opatrujemy znakiem w zależności od tego, jaka to była permutacja i suma tego to jest wyznacznik. No to proszę Państwa, to skoro to jest proporcjonalne, no to już żeśmy, prawda, odgadli, bo wiemy, że to jest antysymetryczne, no to tu wstawimy jedynkę w postaci epsilon 0, 1, 2, 3. I tym sposobem odkryliśmy, ile wynosi ta stała proporcjonalności C. Ta stała wynosi właśnie ten wyznacznik. Co to znaczy? To znaczy, że proszę Państwa, ja teraz mogę napisać takie prawo transformacyjne dla epsilona, że epsilon alfa, beta, gamma, delta to się równa 1 przez c, prawda? Czyli to jest ten wyznacznik odwrotny. No to ja napiszę, że to jest wyznacznik dx po dy razy, no właśnie tak jak tam było, dy alfa po dx mu, dy beta po dx nu, dy gamma po dx lambda, dy delta po dx kappa, epsilon mu, nu, lambda, kappa. Czyli widać, że epsilon to nie jest tensor, bo jakby to był tensor, to by się transformował przy pomocy tego prawa, tylko że jeszcze wchodzi ten wyznacznik, no czyli to jest taka gęstość tensorowa o odpowiedniej tam walencji. No właśnie, więc pamiętamy, że mamy do dyspozycji na każdej rozmaitości, mamy do dyspozycji
taki obiekt geometryczny, który no jest taki, można powiedzieć, za darmo, bo on z niczego nie korzysta, z żadnej metryki, z niczego. Jest to taka gęstość tensorowa, to znaczy troszkę oszukuję, bo nie jest zupełnie za darmo, dlatego że muszę powiedzieć, jaka jest kolejność tych współrzędnych, dla której ta wartość epsilona wychodzi plus 1, a jaka minus 1. Czyli to nie jest tak zupełnie za darmo. Muszę mieć wybraną orientację. Ale ilekroć mam orientację w przestrzeni, czyli wiem, które kolejności zaliczam do dodatnich, zgodnych z orientacją, a które do ujemnych, czyli niezgodnych z orientacją, czyli na przykład w trzech wymiarach, jak mam konwencję prawej dłoni albo konwencję lewej dłoni, to jak któraś z tych konwencji została wybrana, to w takiej zorientowanej przestrzeni, rozmaitości, która jest zorientowana, mam za darmo taką strukturę tego epsilona, który jest gęstością tensorową. No, jest to bardzo ważny budulec, z którego będziemy te nasze Lagrangiany konstruować. No właściwie już używaliśmy go, bo co to jest wyznacznik? Jak napisałem wyznacznik z tego A, no to właśnie wyznacznik przy pomocy tego epsilona się buduje. Dziękuję bardzo.